No dobrze, proszę Państwa, wybiła godzina 13 w Polsce, godzina 22 w Australii. W związku z tym w imieniu Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej, a także International Alliance of Academies of Childhood Disability, chciałabym Państwa przywitać na 20-godzinnej Virtual Listening and Sharing Session. Jest to wydarzenie, podczas którego specjaliści z całego świata będą się dzielić, dzielą się już od kilku godzin doświadczeniem z udzielania wsparcia dzieciom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom podczas pandemii COVID-19. Zapraszam Państwa na naszą polską sesję zatytułowaną „Czego nauczył nas COVID? Zdalne wsparcie dzieci z niepełnosprawnością podczas pandemii”. Zapraszam do wysłuchania prezentacji, potem naszej rozmowy, a także zapraszam Państwa do aktywnego udziału poprzez komentarze i pytania na czacie. Poproszę o prezentację. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Chrościńska-Krawczyk, jestem neurologiem dziecięcym, reprezentuję Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Chciałam podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami funkcjonowania szpitala w okresie pandemii. Było niezwykle trudno, ale staraliśmy się robić wszystko, żeby pomóc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Stany nagłe oczywiście bezwarunkowo przyjmowane były do hospitalizacji. Wszystkie pobyty planowe natomiast zostały odwołane. Rodzice mogli korzystać z porad telefonicznych z lekarzami dyżurującymi czy przebywającymi w oddziałach szpitalnych. W przypadku wątpliwości diagnostycznych posiłkowaliśmy się komunikatorami typu Messenger lub WhatsApp, na które to komunikatory rodzice przysyłali filmy z nagranymi niepokojącymi objawami występującymi u ich dzieci. Na tej podstawie mogliśmy zakwalifikować tych pacjentów, którzy powinni być przyjęci do oddziałów w trybie nagłym, od tych, którym możemy udzielić tylko porady telefonicznej i uspokoić rodziców. Podobnie działała ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Szczególnie i bardzo wcześnie otworzyła się na teleporady poradnia rehabilitacyjna, idąc krok dalej i używając do tychże porad komunikatora, jakim jest Skype, poprzez który, łącząc się z rodzicami, przesyłano filmy instruktażowe, jak należy postępować z dziećmi, które wcześniej były pacjentami tejże poradni rehabilitacyjnej. Dużą popularnością cieszyły się również e-porady, gdzie podobnie jak w przypadku oddziałów, takiego rodzaju wątpliwości rozwiewane były przy użyciu również komunikatorów, jakim jest Messenger czy WhatsApp, na który rodzice przesyłali filmy lub zdjęcia przedstawiające objawy, które niepokoiły ich u ich dzieci. Dużą popularnością i bardzo dobrą możliwością do wykorzystania w tych trudnych czasach była możliwość wystawiania e-recept, gdzie wizyta pacjenta w szpitalu, poradni, nie była konieczna. W dużej mierze postępy technologii pozwoliły i ułatwiły pomoc pacjentom w tych trudnych czasach pandemii. Dziękuję.
Dzień dobry, nazywam się Karolina Śledzińska, jestem pediatrą i reprezentuję Ośrodek Gdański, którego szefową jest profesor Jolanta Wierzba. Działamy w ramach Centrum Chorób Rzadkich, Oddziału Patologii Noworodka, Niemowlęcia i Chorób Metabolicznych, Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz poradni genetycznych. Zapewniamy opiekę dzieciom z wrodzonymi wadami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, schorzeniami metabolicznymi, neurologicznymi oraz genetycznymi i staramy się zapewnić im wielospecjalistyczną, wielosektorową opiekę, równocześnie zapewniając indywidualne podejście i wsłuchując się w potrzeby rodziców oraz ich rodzin. Dlatego bardzo ważna dla nas jest współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pacjenckimi. Od marca bieżącego roku czas ten był trudny zarówno dla pacjentów, jak i dla nas przedstawicieli medycznych. Co zauważyliśmy? Zauważyliśmy, iż był utrudniony dostęp do rehabilitacji, w szczególności lokalnie u pacjentów blisko miejsca zamieszkania. Dlatego też zorganizowaliśmy razem z całym zespołem warsztaty, takie szkolenie z rehabilitacji, fizjoterapii, które odbywało się online. Była możliwość zadawania pytań, konsultacji z rehabilitantem fizjoterapeutą, a następnie całe te warsztaty były umieszczone w internecie, tak żeby inne osoby mogły również z tego korzystać w innym czasie. W podobnej konwencji były przeprowadzone warsztaty psychologiczne. Na naszym oddziale początkowo musieliśmy wstrzymać wszelkie planowe przyjęcia celem diagnostyczne, które po 6-8 tygodniach zostały wznowione. Teraz przyjmujemy już wszystkich pacjentów, jednocześnie dzień, dwa dni przed, wykonując wymaz w kierunku koronawirusa. Natomiast poradnia genetyczna działała cały czas w trybie teleporady, jeśli była taka możliwość fizykalna. Równocześnie cały nasz zespół stara się cały czas uczestniczyć w różnych webinarach, seminariach prowadzonych online, zarówno tutaj w Polsce lokalnie, jak i na poziomie europejskim. Staraliśmy się, aplikowaliśmy do Europejskiej Sieci Referencyjnej, tak aby nasza opieka była jeszcze lepsza, abyśmy mieli możliwość konsultacji międzynarodowych i aby nasze standardy były coraz wyższe. Również na poziomie europejskim staramy się współpracować ze stowarzyszeniami, organizacjami pacjenckimi. Również bardzo aktywnie, niekiedy niestety w trybie online, uczestniczyliśmy w Dniach Świadomości, na przykład dystrofii mięśniowej Duchenna czy z zespołem Corneli Delano. Wiemy, że w tym czasie pacjentów spotykało bardzo dużo problemów, między innymi wspomniany utrudniony dostęp do rehabilitacji. Wiemy, że u dużej części z pacjentów nastąpił progres choroby, duży przyrost masy ciała, były wstrzymane badania diagnostyczne, czasami tylko tymczasowo, był utrudniony dostęp do badań klinicznych, na przykład za granicą, dostęp do leków, ale z drugiej strony staraliśmy się rozwijać wszelkie aplikacje mobilne, na przykład stworzyliśmy taką aplikację dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna, która oprócz tego, że stanowi bazę danych dedykowaną dla tych pacjentów, również ma służyć jako taka pomoc, lepszy kontakt między pacjentem a przedstawicielem służby zdrowia. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie w tym wyjątkowym dniu 6 października 2020 roku, Światowym Dniu Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Nazywam się Małgorzata Szmurło, jestem lekarzem. Reprezentuję Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym imienia Świętego Ludwika w Krakowie oraz Maltański Ośrodek Wczesnej Interwencji w Krakowie. Krótko chciałam opowiedzieć o naszych doświadczeniach i inspiracjach podczas pandemii. Specyfika pracy jako specjalistów rehabilitacji pediatrycznej polega na tym, iż towarzyszymy dzieciom z mózgowym porażeniem oraz ich rodzinom od pierwszych miesięcy ich życia poprzez okres rozwojowy, często do dorosłości. W naszych placówkach dzieci objęte są rehabilitacją w ramach oddziału rehabilitacji stacjonarnej, rehabilitacji ambulatoryjnej, poradni specjalistycznych oraz zwłaszcza w ośrodku wczesnej interwencji w ramach rehabilitacji domowej. Sytuacja pandemii wymusiła na nas konieczność dynamicznego reagowania na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną. Podczas lockdownu najbezpieczniejszym rozwiązaniem okazał się oddział rehabilitacji stacjonarny, który funkcjonował już stanie. Dopracowaliśmy procedury i algorytmy postępowania, które umożliwiły nam funkcjonowanie. Ambulatorium zostało zamknięte na około 2 miesiące, w związku z czym, aby utrzymać wsparcie dla naszych pacjentów, wprowadziliśmy rozwiązania zdalne.
W zakresie wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwoju rozwiązaniem okazały się nagrania wideo przesyłane przez rodziców, na podstawie których możemy przeprowadzić ocenę funkcjonalną układu nerwowego dziecka metodą Prechtla, General Movement Assessment oraz analizę kontroli posturalnej oraz przekazać te informacje rodzicom wraz z zaleceniami, w razie potrzeby przeprowadzić instruktaż zdalny lub zorganizować rehabilitację w warunkach domowych. Ogromnym ułatwieniem dla pacjentów, ale i dla nas lekarzy, okazał się rozwój cyfryzacji w ochronie zdrowia. Elektroniczne wnioski na zaopatrzenie ortopedyczne przyspieszyły proces realizacji ortez oraz sprzętu pomocniczego. W sytuacji braku możliwości przyjechania z dzieckiem na wizytę, teleporady ułatwiają ocenę efektywności zleconego zaopatrzenia. Kolejnym obszarem, gdzie telemedycyna wspomogła nas w optymalnym leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem, jest monitorowanie stabilności stawów biodrowych, hip surveillance. Po ocenie zdjęcia rentgenowskiego teleporady usprawniają komunikację z pacjentami, zwłaszcza z odległych miejscowości, z grup ryzyka zakażenia, będących na kwarantannach oraz takich rodziców, którzy po prostu obawiają się przyjechać do szpitala. Narzędzia do komunikacji zdalnej umożliwiają ocenę funkcjonowania dziecka w środowisku domowym oraz przekazanie rekomendacji odnośnie odpowiedniej formy interwencji bezpiecznej dla stawów biodrowych, w razie potrzeby skierowania na konsultację ortopedyczną. Podsumowując, do tych rozwiązań zainspirowała nas pandemia, ale one z nami zostaną. Będą formą wsparcia hybrydowego, usprawniającego leczenie dzieci z niepełnosprawnościami wieku rozwojowego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Marcin Bonikowski. Chciałbym Państwu opowiedzieć o metodach rehabilitacji skoncentrowanej na dziecku i rodzinie, zmodyfikowanych w dobie COVID-19 w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu koło Warszawy. Pandemia zachwiała systemem opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami i ich rodzinami. Przerwaniu uległy świadczenia rehabilitacyjne. Wstrzymano lub opóźniono proces diagnostyczny nowych pacjentów. Przerwano sieci kontaktów. Rozpadły się zespoły wielospecjalistyczne. Ograniczeniu uległ dostęp do świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych skierowanych do dzieci z niepełnosprawnościami. Znacznie wydłużył się czas oczekiwania na usługi związane z rehabilitacją, na przykład na zaopatrzenie ortopedyczne czy pomoce rehabilitacyjne. W oddziale neurologiczno-rehabilitacyjnym MCN w Zagórzu zmodyfikowaliśmy proces rehabilitacji tak, by odpowiedzieć na zagrożenia wynikające z pandemii COVID-19. Skróciliśmy turnusy do 2 tygodni, połączyliśmy to ze znaczną intensyfikacją interwencji, oparliśmy pracę na zasadzie diagnostyka, cel intensywna rehabilitacja i instruktaż tak, by kontynuować rehabilitację w warunkach domowych. Wprowadziliśmy telemedycynę jako sposób opieki długoterminowej nad pacjentami. Udostępniliśmy poradnie głównie dla pacjentów pierwszorazowych i wymagających zmian terapii, na przykład po zabiegach operacyjnych. Skumulowaliśmy interwencje ambulatoryjne do 1 dnia, tak żeby ograniczyć podróże pacjentów i ekspozycję na zakażenie. Po 6 miesiącach widzimy korzyści płynące z wprowadzenia nowego systemu. Cele, które ustalamy, są realistyczne, ale dopasowane do nowych możliwości w dobie pandemii. Znaczny nacisk kładziemy na terapię domową. W planowaniu terapii bierzemy pod uwagę te metody leczenia, opieki i wsparcia, które są obecnie dostępne dla danego pacjenta. Planujemy proces rehabilitacji z wyprzedzeniem na wypadek przyszłych przerw w świadczeniu usług. W ocenie wyników w kontekście stawianych celów stosujemy głównie metody diagnostyczne oparte na telemedycynie, pamiętając, by objąć nimi pełny zakres ICF. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzień dobry, nazywam się Radosław Rutkowski. Chciałbym przedstawić strategię postępowania, jaką wspólnie przyjęły 3 poznańskie
ośrodki w okresie lockdownu. To jest Klinika Ortopedii Dziecięcej, Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji oraz Stowarzyszenie Żurawinka. Przedstawiciele tych trzech ośrodków, stowarzyszenie są w Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej. I w momencie, kiedy nastał czas lockdownu, doszliśmy do wniosku, że musimy w jakikolwiek sposób aktywizować i zachęcić naszych podopiecznych do kontynuowania tego, czego nauczyli się na zajęciach na rehabilitacji. Dlatego przygotowaliśmy broszurę informacyjną dla dzieci i ich opiekunów, jak skutecznie w moich warunkach domowych. Broszura zawierała ćwiczenia takie, które dzieci znały. One były dokładnie opisane z konkretnymi wskazówkami. Ponadto umożliwiliśmy konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin, z fizjoterapeutami, lekarzami, terapeutami. Były to telekonsultacje, możliwość wykorzystywania technologii online. W ten sposób analizowaliśmy postępy naszych dzieci. Mogliśmy zobaczyć, jak pracują w warunkach domowych, mogliśmy to korygować. Udawało nam się je zachęcać do aktywnej pracy. Udało nam się, zaopiekowaliśmy się 119 pacjentami, odbyliśmy około 180 konsultacji online. Nasze materiały informacyjne trafiły do około 200 osób. Staraliśmy się uczyć dzieci oraz ich opiekunów, jak najbardziej efektywnie ćwiczyć, ale przede wszystkim zależało nam na tym, żeby przekonać zarówno opiekunów, jak i nasze dzieci do tego, żeby aktywnie spędzały czas w warunkach domowych i dążyły do jak największej samodzielności. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Świeczkowska i w Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej reprezentuję Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Nasze stowarzyszenie jest organizacją, która wspiera osoby z niepełnosprawnością w 5 placówkach. Dziś chciałabym Państwu opowiedzieć, jak w czasie lockdownu wiosną 2020 funkcjonowały nasze placówki edukacyjne, czyli niepubliczna podstawowa szkoła specjalna oraz niepubliczna szkoła przysposabiająca do pracy. Jak wiadomo, w procesie edukacyjnym udział biorą 3 grupy. Są to uczniowie, rodzice i nauczyciele. I w tym czasie musimy się skupić. Po pierwsze, uczniowie. Dla naszych uczniów czas lockdownu był czasem bardzo trudnym. Czasem, w którym stracili poczucie bezpieczeństwa. Odbierali emocje z zewnątrz, odbierali lęki swoich przyjaciół oraz swoich rodzin. Nikt natomiast nie wiedział, jak i jakim językiem przygotować dla nich informacje na temat tego, co wokół nich się dzieje, tak, aby była to informacja dla nich zrozumiała i przywróciła im poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo ich rutyna. Nie chodzili do szkoły, nie uczestniczyli w terapiach. To wszystko powodowało, że ich poczucie bezpieczeństwa znacznie się obniżyło. Starali się ich wspierać. Byliśmy z nimi w kontakcie, aby mi powiedzieć, że jesteśmy blisko, że odpowiada każdą ich potrzebę. Które przygotowaliśmy, diagnozy ich środowiska naturalnego oraz zasobów rodzinnych, bo to było to, na czym oparła się edukacja i terapia w formie zdalnej. Mieliśmy świadomość, że chociaż pracujemy inaczej, nadal obowiązuje nas indywidualizacja. Dlatego wszystkie materiały, które przygotowywaliśmy, czy były to karty pracy, czy to filmy instruktowe, czy zajęcia. Staraliśmy się podtrzymywać ich motywację do aktywności oraz pomagać im utrzymać koncentrację na ekranach
komputerów, tabletów czy telefonów. Staraliśmy się wygaszać zachowania trudne, które w tym czasie niezwykle się nasiliły. Ogromnym wyzwaniem jest pozostać z nimi w interakcji. Wymagało to od nas bardzo przyspieszonego kursu z zakresu właśnie wysokich technologii i IT. Następnie musieliśmy wesprzeć uczniów i rodziny, które często są w grupie osób wykluczonych cyfrowo, dostarczyć im niezbędny sprzęt i poinstalować komunikatory i narzędzia, które pomogą nam pozostać w kontakcie z rodzinami i z uczniami. Poza sprzętem wysokiej technologii musieliśmy też dostarczyć taki zwykły, prosty sprzęt, z którego korzystamy w pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Kolejna grupa to rodzice. Rodzice znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Stanęli przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Musieli z dnia na dzień stać się nie tylko opiekunami swoich dzieci, ale również ich fizjoterapeutami, logopedami i pedagogami. Staraliśmy się wzmacniać ich kompetencje, ale za najważniejsze zadanie uznaliśmy zdejmowanie z nich poczucia winy. Cokolwiek robili, jakkolwiek robili, staraliśmy się ich wspierać, tłumacząc im, że wszystko, co robią, jest dobre dla ich dzieci. Rodzice stali się ofiarami wykluczenia społecznego. Gro rodziców, którzy sprawowali opiekę nad swoimi dziećmi, nie mogła wyjść z domu, chociażby po to, żeby zrobić podstawowe zakupy, wykupić leki czy kupić środki higieniczne. Dlatego nie tylko udzielaliśmy im wsparcia psychologicznego w formie dostępności naszych psychologów, ale staraliśmy się ich także wspierać w czynnościach życia codziennego, takich właśnie jak robienie zakupów czy nawet dostarczanie gotowych posiłków. Czuliśmy, że są zmęczeni, że potrzebują naszej obecności i wyręczenia w pewnych podstawowych czynnościach. Ostatnia grupa, którą staraliśmy się wspierać, to byliśmy my nawzajem. Wiedzieliśmy, mieliśmy świadomość tego, że wszyscy staraliśmy się przed wyzwaniem, przed jakim nigdy dotąd nie byliśmy. Postarali się spotkać co tydzień, żeby rozmawiać nie tylko hybrydowej, była w szkole, część uczniów realizowała edukację zdalną, część miała możliwość przyjeżdżania na zajęcia rewalidacyjne. Wszystko oczywiście odbywało się w podwyższonym reżimie sanitarnym. W wakacje przygotowaliśmy zajęcia opiekuńcze, a od 1 maja pracujemy już normalnie w formie stacjonarnej. Dotychczas nie musieliśmy zawieszać zajęć, ale jesteśmy przygotowani na każdą sytuację. Jeśli już czujemy się bezpiecznie, wiemy, co i jak mamy robić, jeżeli sytuacja nagle się zmieni i będziemy musieli przejść na nauczanie hybrydowe czy nauczanie w formie zdalnej. Dziękuję bardzo, dziękuję za prezentację. Poproszę teraz o włączenie kamer, zwłaszcza uczestników panelu, uczestników rozmowy, dr Małgorzatę Szmurło, dr Magdalenę Chrościńską-Krawczyk, doktora Marcina Bonikowskiego, dr Karolinę Brzedzińską oraz doktora Radosława Rutkowskiego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, jeszcze raz witam Państwa. Dzień dobry. Proszę Państwa, w naszym spotkaniu miała uczestniczyć również mama osoby z niepełnosprawnością, która niestety z przyczyn osobistych nie mogła dzisiaj do nas dołączyć.
Jeżeli jest wśród uczestników naszego spotkania jakiś rodzic, to bardzo prosimy o komentarze na czacie lub jeżeli chciałby ktoś z Państwa zabrać głos, to również bardzo prosimy o zgłoszenie na czacie. Natomiast ja chciałabym zapytać dr Małgorzatę Szmurło, żeby nam jednak tej perspektywy rodziców nie zabrakło. Jakie są Pani doświadczenia i jaka informacja zwrotna dopływała do Pani ze strony rodziców? Jak rodzice radzili sobie w tym trudnym czasie? Czy rzeczywiście wszystko to, czego doświadczali, to był przede wszystkim trud i duży wysiłek, czy też mają takie patrzenie, że w jakiś sposób skorzystali i czegoś się nauczyli w tym czasie? Poproszę dr Małgorzatę Szmurło o odpowiedź. Widzę, że jest... Halo, dzień dobry, Małgorzata Szmurło. Jeśli chodzi o moich pacjentów, czy pacjentów naszego szpitala, to na pewno część rodziców, którzy skorzystali z elektronicznych wniosków na zaopatrzenie, z e-recept, z różnego rodzaju zaświadczeń o stanie zdrowia, to ci rodzice, akurat ten aspekt zdalnego uzyskiwania różnego rodzaju zaświadczeń czy wniosków postrzegali bardzo pozytywnie, czyli to na pewno ograniczyło ich ilość wizyt w szpitalu, ograniczyło ich takiej konieczności poświęcania czasu na stanie w kolejce, czy bycie w jakiejś takiej sytuacji, która jest dla nich niekomfortowa i nie mają na to czasu. Więc faktycznie to, co my obserwujemy, to część aspektów, które wynikają z tego wprowadzenia zdalnych rozwiązań, na pewno jest pozytywnych i rodzice to widzą. Natomiast i również ci pacjenci, których mamy w stałej opiece, dzieci z mózgowym porażeniem, które jednak to są dzieci z przewlekłymi zaburzeniami, my mamy jakby regularnie te dzieci w opiece, w związku z czym nawet teleporady tutaj na pewno bardziej się sprawdzają niż u dzieci, które czekają w kolejce na poradę, do poradni rehabilitacyjnej i akurat wśród tych pacjentów na pewno to wydłużyły się te kolejki, bo mamy mniejsze możliwości przyjmowania pacjentów. Więc dla pacjentów z mózgowym porażeniem, tych, które są w stałej opiece, to wielu rodziców widzi pewne korzyści, również to, że może wiele rzeczy sprawdza, ułatwić przez telefon, ale również uzyskać zlecenia, czy zaświadczenia, czy recepty. Także to na pewno jest ten pozytyw. Natomiast ograniczony na pewno dostęp do lekarzy pierwszorazowych pacjentów to na pewno jest dużym problemem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę jeszcze doktora Marcina Bonikowskiego. Jak to wyglądało u Państwa w ośrodku? Dzień dobry Państwu. No, muszę powiedzieć, że wyglądało i wygląda, bo większość tych rozwiązań przeszła po prostu na obecny okres i już tym trybem covidowym tak zwanym pracujemy. Jeżeli chodzi o poradnie, to podobnie jak koleżanka mówiła, my zrobiliśmy na początek totalnie telemedycynę, tak jak wszyscy, a potem telemedycyna pozostała dla tych pacjentów naszych stałych, których leczymy od lat, lub tych, którzy mają kolejne wizyty na przykład po pobytach rehabilitacyjnych. A pierwszorazowy wszystkich przyjmujemy, rozładowaliśmy kolejkę na początku września, bo była bardzo duża, kilkaset dzieci już było w kolejce, więc teraz na bieżąco pierwszorazowe dzieci jesteśmy w stanie przyjąć lub te, które mają jakoś konieczne badanie ze względu na zmianę procesu rehabilitacji. Turnusy skróciliśmy do 2 tygodni i to jest bardzo dobre, godne polecenia, myślę. Testujemy wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem turnusu, czyli zanim jeszcze zobaczą personel, a personel testujemy 2 dni przed turnusem, zanim zobaczy pacjentów. Także wszyscy są przetestowani, na czysto zaczynamy turnus i w ten sposób przez te 2 tygodnie jak dotąd udaje nam się uniknąć zakażeń wśród personelu i pacjentów z oddziału neurologicznego. Gorzej jest z pacjentami ambulatoryjnymi,
tutaj nie mamy możliwości testowania. Pacjenci przyjeżdżają czy na leczenie toksyną botulinową, czy do poradni, czy na redresję z całej Polski. No i tutaj jedynym wyjściem sytuacji, jakie mogę polecić, to testować personel co tydzień, tak też robimy. Czyli staramy się, żeby nikt nie zakażał. Każdy piątek jest testowanie całego personelu. No oczywiście to jest kosztowne, ale na razie tak robimy. Reszta, telemedycyna myślę na stałe będzie naszym sprzymierzeńcem, bo bardzo wiele jesteśmy w stanie zrobić dzięki telemedycynie i właśnie całe zaopatrzenie ortopedyczne, wnioski, skierowania, ocena rentgenów, to wszystko już dzieje się online. Wszyscy lekarze nasi przeszli na online w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj Państwo mówią, tutaj Pan doktor przed chwilą powiedział, że telemedycyna jest takim zyskiem, taką pewną korzyścią z tego okresu lockdownu, czymś, co będziemy mogli przenieść w przyszłość. Chciałabym zapytać dr Magdalenę Chrościńską-Krawczyk, czego jeszcze nauczył i uczy nas, bo tutaj słusznie pan doktor zauważył, że ciągle jesteśmy w tej sytuacji. Czego uczy nas lockdown, czego uczy nas pandemia COVID-19? No i to wszystko, czego teraz doświadczamy i co teraz robimy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja może powtórzę w mojej wypowiedzi to, co już zostało powiedziane. Mianowicie lockdown i ta cała sytuacja nauczyła nas przede wszystkim możliwości korzystania z najnowocześniejszych technologii, do których mamy dostęp i do których również mają dostęp rodzice. Tymi technologiami są najprostsze komunikatory, o których mówiłam, typu WhatsApp czy typu Messenger, za pomocą których można przesyłać informacje, przede wszystkim informacje związane z filmem czy z dźwiękiem, dotyczące funkcjonowania ich dzieci. Ja w swojej praktyce, ja jestem lekarzem, neurologiem dziecięcym, w czasach lockdownu bardzo często miałam informacje czy filmy przesyłane przez rodziców, na których widziałam, przesyłano mi to, jak dziecko się zachowuje, z pytaniem, czy na przykład to już jest zaburzenie napadowe, co z tym robić, czy pilnie należy jechać na SOR, czy można jeszcze poczekać, czy można modyfikować leczenie, jeżeli dotyczyło to pacjentów, którzy już wcześniej byli leczeni na przykład z powodu padaczki. Także myślę, że ta sytuacja nauczyła nas możliwości korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą, niosą ze sobą nowe technologie. Tutaj wchodzą również możliwości na przykład wystawiania e-recept, gdzie nie ma konieczności fizycznego przychodzenia rodzica z pacjentem, jeżeli to jest kontynuacja leczenia, dajmy na to. To jest również wykonywanie badań i odczytywanie tych wyników badań online i przez to udzielanie odpowiedzi, podpowiedzi czy wskazówek rodzicom. To jest ta korzyść, którą wynieśliśmy i wynosimy cały czas z pandemii, że niekoniecznie, jeżeli nie ma takiej potrzeby, musimy prosić czy zapraszać pacjenta na wizytę twarzą w twarz, że wiele rzeczy możemy zdziałać i zrobić dzięki tym technologiom i najnowszym komunikatorom, za pomocą których się porozumiewamy. Poza tym pandemia, lockdown nauczył nas również tego, że my między sobą, my specjaliści między sobą również możemy porozumiewać się właśnie w taki sposób, prowadzić webinary, prowadzić telekonferencje, dyskutować na temat trudnych przypadków, czy też omawiać je, co wcześniej, jeszcze przed pandemią było już realizowane, ale może nie w takim stopniu, w jakim jest teraz. Myślę, że to są te rzeczy, które po przejściu pandemii, po ustaniu pandemii, która w końcu kiedyś się skończy, zostaną i dadzą nam możliwość korzystania z nich i właśnie tego
Właśnie tego pandemia nas nauczyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wydaje się, no, na razie taki obraz, powiedziałabym, dosyć pozytywny maluje się z tego, co Państwo opowiadają, że pomimo wysiłku, trudu i lęków towarzyszących COVID-owi, to jednak jakoś wszyscy sobie radzą, a przede wszystkim patrzą pozytywnie i uczą się czegoś z tych doświadczeń. Ale chciałabym zapytać o taki temat chyba najbardziej trudny i kontrowersyjny, o rehabilitację. Wiem, że rodzice szczególnie zgłaszali no właśnie problem dotyczący rehabilitacji i brak dostępu bezpośredniego do terapeutów i możliwości prowadzenia takiej bezpośredniej terapii wzbudza wśród rodziców wiele niepokoju i lęku, zwłaszcza jak ta sytuacja zaczynała się przedłużać. Chciałabym zapytać doktora Radosława Rutkowskiego, jakie jest doświadczenie ośrodka w Poznaniu? Dzień dobry Państwu. No rzeczywiście dla nas, dla fizjoterapeutów, którzy głównie pracują wykorzystując swoje ręce, wykorzystując swoją aktywność fizyczną, praca w okresie lockdownu ukierunkowana na taką typową rehabilitację, no, była dla nas ogromnym wyzwaniem. Troszeczkę się tego baliśmy, ale rzeczywiście po jakimś czasie, korzystając głównie z tych technologii wirtualnych, technologii online, zobaczyliśmy, że jednak jesteśmy w stanie coś jako rehabilitacja, jako fizjoterapia wnieść, coś zmienić. Że nauczyliśmy się aktywnie Nie wiem, czy jest problem po mojej stronie, czy u pana doktora Rutkowskiego. Jestem już? Czy mnie słychać? Tak, już słychać, tak. Słychać. Nauczyliśmy się wykorzystywać technologie multimedialne, chociażby dlatego, to co często ćwiczyliśmy w ramach rehabilitacji, w ramach sali gimnastycznej, staraliśmy się teraz przypominać i mówić, słuchaj, jesteś w stanie to zrobić, uczyłeś się tego, potrafisz w ten czy w inny sposób dążyć do tego, żeby być aktywnym, żeby ten cel osiągnąć. I tutaj w sposób bezdyskusyjny rzeczywiście technologia ta multimedialna jest niezastąpiona. Większy problem mieliśmy z tymi pacjentami, których wcześniej nie mieliśmy na rehabilitacji, gdzie musieliśmy ich uczyć chociażby podstawowych technik pracy z mięśniami, jakiegoś rozciągania, aktywizowania i oni nie mieli wcześniej zajęć. Tutaj trzeba było ich aktywizować, pokazywać, wykorzystując chociażby jakieś fantomy, lalki, dając, tak jak zrobiliśmy, dokładny instruktaż ćwiczeń. Czy się to nam udało? To myślę, że czas pokaże, ale na pewno na przyszłość dla nas bardzo korzystną rzeczą jest to, że jesteśmy w stanie zobaczyć, jak to, czego uczymy, jest wykorzystywane w środowisku domowym. To jest dla nas bardzo ważne i chociażby to, że środowisko domowe nigdy nie odzwierciedla tego, co robimy na sali gimnastycznej. W związku z tym myślę, że największą korzyścią będzie to, że jesteśmy w stanie po prostu zweryfikować to przez pryzmat takiego swobodnego funkcjonowania tych dzieciaczków poza salą gimnastyczną, poza ośrodkiem rehabilitacji.
Dziękuję bardzo. Myślę, że rzeczywiście czas lockdownu to taki czas, w którym jak nigdy byliśmy blisko swoich pacjentów czy swoich uczniów oraz ich rodzin i rzeczywiście mogliśmy poznawać ich środowisko naturalne, ale też przenosić swoją pracę w sposób o wiele bardziej efektywny niż dotychczas właśnie na to środowisko naturalne. Poproszę teraz doktor Karolinę Śledzińską o opowiedzenie, jak radził sobie ośrodek w Gdańsku. Wiem, że taka zdalna terapia była przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne prowadzona już przed lockdownem, więc Państwo już mieli jakieś doświadczenia. Jakby Pani mogła trochę o tych doświadczeniach opowiedzieć, ale przede wszystkim powiedzieć nam, czy jest to coś, co zamierzają Państwo kontynuować po pandemii COVID-19. Jest to coś, co może przełożyć się na wsparcie później. Dzień dobry. Tak, no wydaje mi się, że to jak każdy z nas, że ten rozwój technologii, który nastąpił, chcielibyśmy, żeby to nadal się utrzymywało. Ten rozwój technologii, możliwości online. To wiele korzyści dla wydaje mi się, złotego środka i no to zapewnienie tego bezpośredniego kontaktu z pacjentem jest również bardzo ważne i tu w rehabilitacji, w neurologii, w wszystkich tych specjalizacjach, które prezentujemy, wiemy, że no ogólnie rzecz biorąc w medycynie ten kontakt z pacjentem jest potrzebny. U nas w ośrodku Centrum Chorób Rzadkich my przeprowadzaliśmy, no tutaj mówię w imieniu zespołu rehabilitacji na przykład, było przeprowadzone szkolenie, najpierw takie na żywo, gdzie była możliwość konsultacji, rozmowy z rehabilitantem, z fizjoterapeutą. Tutaj no, nie było aż tak zbyt wielu uczestników, ale jeżeli następnie udostępniliśmy ten filmik online, tutaj już widzieliśmy, że tych osób, które oglądały, które korzystały z tego filmiku, było o wiele więcej. Więc to też była dla nas taka w pewnym sensie informacja, że niektórzy nie mogą w danym momencie, w danej chwili korzystać z tych dobrodziejstw online i wolą sobie w swoim czasie to obejrzeć. Więc i taka metoda jest potrzebna. Również tym samym sposobem przeprowadzaliśmy warsztaty psychologiczne. No i dalej będziemy się w tym kierunku rozwijać. W tym szczególności to mam największe doświadczenie współpracy z dziećmi z dystrofią mięśniową Duchenna. Chcemy stworzyć jeszcze, dalej rozwijać tą naszą aplikację, którą prezentowaliśmy i wydaje mi się, że dalej będzie to szło w tym kierunku. Jednakże no, brakuje nam tego bezpośredniego kontaktu, choć też staramy się chłopców dalej z powrotem przyjmować, tak jak inne ośrodki, również wcześniej robimy wymaz właśnie w kierunku koronawirusa przed przyjęciem. No teraz cały czas sytuacja zmienia się z dnia na dzień i zobaczymy, jak to będzie w kolejnych miesiącach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, jak już wspomniałam i jak wspomniał doktor Bonikowski, sytuacja epidemiczna w Polsce nie poprawia się, a pogarsza, więc wszystko wskazuje na to, że to, czego doświadczaliśmy i czego uczyliśmy się w ostatnich miesiącach, będziemy musieli wykorzystywać również w najbliższych dniach. Pamiętam marzec, kiedy rzeczywiście byliśmy wszyscy bardzo przestraszeni, zaskoczeni tą sytuacją i zupełnie nie wiedzieliśmy przez pierwsze 2 tygodnie, co robić i jak robić. Mam pytanie, już teraz chciałabym taką rundkę wszystkich Państwa o to zapytać. Czy dzisiaj czują się Państwo już bezpieczniej, bardziej przygotowani i czują się Państwo pewniej w tym, co robią i jak udzielają wsparcia dzieciom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom? Poproszę dr Magdalenę Chrościńską-Krawczyk. Dobrze, czekając, jest, okej. Jestem.
Czy czujemy się bezpieczniej? No, patrząc na zwiększającą się codziennie liczbę zakażeń, to myślę, że z tym bezpieczeństwem to jest średnio z tym poczuciem bezpieczeństwa. Natomiast niewątpliwie czujemy się pewniej w swoich działaniach i w tym, w jaki sposób możemy pomóc osobom, dzieciom i rodzicom dzieci z niepełnosprawnością. Czas ten dotychczasowy od marca nauczył nas bardzo wiele i czujemy się pewniej, niewątpliwie czujemy się pewniej w tym, co robimy. Czy czujemy się bezpieczniej? Raczej no, ja nie czuję się osobiście bezpiecznie, jeżeli chodzi o tą zwiększającą się codziennie liczbę zakażeń, patrząc, jak ta kolejna fala do nas nadchodzi. I myślę, że podobne odczucia mają również i rodzice. Ale my w swoich działaniach i w swoich czynnościach czujemy się pewniej i wiem, że dużo łatwiej, dużo bardziej możemy w tym momencie pomóc osobom, dzieciom, osobom i rodzicom dzieci z niepełnosprawnością, aniżeli było to na początku pandemii, na początku lockdownu. Zdecydowanie czujemy się pewniej w swoich działaniach, natomiast bezpieczniej będziemy się czuć wówczas, jeżeli zobaczymy, że ilość zakażeń maleje i rzeczywiście, że ta pandemia gdzieś tam sobie odchodzi i już nie wróci. Natomiast, tak jak już powiedziałam, czujemy się pewniejsi w tym, co robimy i może to troszeczkę wynika z tego, że przez te kilka miesięcy, trudno powiedzieć, że użyć słowa zaprzyjaźniliśmy się z wirusem, bo z tym się nigdy nie zaprzyjaźnimy, z tą sytuacją, natomiast jakoś nauczyliśmy się w niej żyć. I w tej nauce pomogło to wszystko, co wspólnie wypracowaliśmy i co wypracowaliśmy również dzięki temu tutaj naszemu gronu i tym naszym spotkaniom, za co my jako specjaliści, ja jako specjalista jestem wszystkim bardzo wdzięczna również, ponieważ mogę im przekazywać te doświadczenia, których przez tyle miesięcy nauczyłam się, będąc uczestniczką dużego przedsięwzięcia, w jakim teraz, tylko teraz jak gdyby jest emulacja. Dziękujemy bardzo. Doktor Małgorzata Szmurło. Ja spróbuję, mam problem z połączeniem. Ja podobnie jak doktor Chrościńska, mieliśmy procedury, pewne algorytmy postępowania, które na pewno ułatwiają nam funkcjonowanie, dają nam więcej, no, dają nam w pewnym sensie poczucie bezpieczeństwa, natomiast no, w związku z wzrastającą ilością zakażeń, no nie wiemy, jak będziemy funkcjonować, czy nie będzie wśród naszych pracowników więcej zakażonych, czy nie będziemy musieli zamknąć szpitala. Więc to jest takim naszym problemem. Na pewno na przyszłość. Wydaje się, że mamy zerwane połączenie z dr Szmurło. Poproszę doktora Marcina Bonikowskiego o zabranie głosu i podsumowanie. Podsumowując, no, czujemy się bardzo niebezpiecznie, bo nowe zakażenia się pojawiają jak grzyby po deszczu wokół nas i wśród znajomych i współpracowników. Apel do władz, do ministerstwa, żeby w końcu pozwolili testować pracowników służby zdrowia na życzenie, żeby pozwolili testować pacjentów oddziałów dziennych i poradni, bo tego nie możemy robić, to jest w gestii POZ-u, to znaczy, że pacjent na oddziale dziennym jest nietestowany i zaraża personel. Jeżeli ministerstwo zacznie rozsądnie działać, to będzie bezpieczniej, a my wiemy już, co robić z rehabilitacją. Nauczyliśmy się tego.
Dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktor Karolina Śledzińska. Również zgodzę się tutaj z przedmówcami, że nie mogę powiedzieć, że czuję się bezpiecznie. Jestem troszeczkę spokojniejsza, bo znam procedury, są zalecenia ogólnoszpitalne, wiemy, co robić w danej sytuacji, choć tutaj właśnie jestem pediatrą i z dziećmi też jest troszeczkę inna sytuacja niż na przykład z osobami dorosłymi, gdzie większość tych opisów przypadków zachorowań dotyczy osób dorosłych. U dzieci no, tych zachorowań jest mniej, ale też dzieci częściej chorują na infekcje, tak? Więc dzieci częściej mają tą gorączkę i wtedy będą też traktowane potencjalnie jak zakażone koronawirusem, co ma swoje dalsze konsekwencje, nie może chodzić do szkoły, nie może uczestniczyć w zajęciach, tak? Więc to też jest, wydaje mi się, pewien problem, ale również tutaj obserwuję sytuację, jak to dalej będzie wyglądało. No tak jak tutaj wszyscy mówią, sytuacja się zmienia z dnia na dzień. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I doktor Radosław Rutkowski. Mogę się tylko z Państwem zgodzić. Na pewno wiemy, mamy wypracowane mechanizmy, jak pracować, mamy doświadczenia. Doświadczenie nas uczy, jeżeli pod tym względem na pewno jesteśmy mądrzejsi. Czy jesteśmy bezpieczniejsi? Myślę, że nie. Nie czujemy się bezpiecznie, dlatego że funkcjonujemy w społeczeństwie, mamy własne rodziny, mamy własne dzieci. Te dzieci chodzą do szkoły, spotykamy się z nimi i będąc w pewnym stopniu osobami pracującymi w służbie zdrowia, chcąc nie chcąc, zachowując wszelkiego rodzaju najbardziej radykalne zasady bezpieczeństwa, to w 100% nas nie chroni, a jeżeli okaże się, że jesteśmy gdzieś tam zakażeni, no to niestety przez to jesteśmy osobami, które zamykają czy w jakikolwiek sposób ograniczają pracę poszczególnych oddziałów czy ośrodków, dlatego w 100% zgadzam się z tym, że powinniśmy być bardziej częściej testowani i być może wtedy pewnie dalej nie będziemy się czuli bezpiecznie, ale może staniemy się mniejszym ryzykiem dla miejsc pracy, w których na co dzień przebywamy. Dziękuję bardzo. No ja z żółtej strefy, tuż na granicy czerwonej strefy, też niestety nie mogę powiedzieć, żebyśmy czuli się w Gdańsku bezpiecznie. Zachorowań jest coraz więcej i pewnie za chwilę staniemy się również czerwoną strefą. Zgadzam się z Państwem, że wypracowaliśmy jako szkoła i jako generalnie całe stowarzyszenie procedury, dzięki którym mamy trochę więcej pewności i trochę bardziej wiemy, co robić i jak postępować, ale podobnie jak dr Bonikowski mamy poczucie, że jesteśmy troszeczkę pozostawieni sami sobie i to, że sobie radzimy, to jest po prostu nasza zasługa i nasza ciężka praca. Praca całego zespołu, natomiast rzeczywiście potrzebowalibyśmy troszkę wsparcia odgórnego, zarówno jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, jak i no, z naszej strony przede wszystkim Ministerstwo Edukacji. Bardzo dziękuję. Poproszę pana Radosława Rutkowskiego o ostatni slajd. Proszę Państwa, czas polskiej sesji dobiega końca. Nie widzę pytań ani komentarzy na czacie. Bardzo chciałabym Państwu podziękować za udział w dzisiejszym spotkaniu. Chciałabym też poinformować, że wszystkie osoby, które dzisiaj brały udział w sesji, współtworzą Polską Akademię Niepełnosprawności Dziecięcej, ale także grupę, która się nazywa COVID-19 Polska. Jest to grupa, w której wymieniamy się doświadczeniami, strategiami, pomysłami na udzielanie wsparcia dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. Jeżeli chcieliby Państwo nawiązać z nami kontakt, to bardzo zapraszam. Widzą Państwo na prezentacji adres mailowy do Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej. Zapraszam Państwa również do wchodzenia na stronę International Alliance of Academies of Childhood Disabilities.
gdzie mogą Państwo zapoznać się z doświadczeniami specjalistów z całego świata, nie tylko z Polski. Mogą Państwo skorzystać z narzędzi, których wykorzystywali i wykorzystują do udzielania wsparcia podczas pandemii COVID-19, a mogą Państwo także dzielić się swoimi pomysłami, swoimi przemyśleniami, swoimi narzędziami, tak żebyśmy chociaż z różnych stron świata mogli czuć, że jesteśmy w tym trudnym czasie razem i że możemy siebie wzajemnie wspierać. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim miłego dnia. Zapraszam do kolejnych sesji z kolejnych państw. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Katia, you finished? Yes, we have finished. Great, thank you. It went well? Yes. We've had some technical problems. It's probably because of the internet connection in some places, yes. But generally, yes, it was okay, yeah. Okay, I'm just starting the session in China now. So you have a good day and thank you again. Thank you.